Cześć, z tej strony Jerek 82, witam was wszystkich serdecznie w dalszej części naszego magicznego wieżowca. Oczywiście Biały mi się z nami, dzisiaj hasła nie ma. Dzisiaj hasła nie ma, Perez, dzisiaj damy ci odpocząć, bo ostatnio ci tam mózg parował. Do dzisiaj ci damy odpocząć. No i co, jedziemy, co mamy dalej do zrobienia? Co nam pozostało? Czekaj, jakieś zlecenia, pałacyk. Rury odpływowe, dwie sztuki i 4 razy materiał izolacyjny. A później co mamy? Później mamy kopanie. O, dla Pereza zadanie. Już wsiadam do kopareczki. Możesz wywrotkę przywieźć? A nic nie biorę, żadnych wywrotek. Jak chcesz. Twoja firma, twoje pieniądze. Dlaczego się z Buddy nie przywitałeś? A no, cześć Buddy. No panu, bo ty stałeś tu mnie z... Odłóż tego dźwiga. Aha, bo Buddy siedzi w laptopie, dobra. Dobra. Ty byłeś tu, to ciebie widziałem, a ja go nie widziałem, bo on poszedł na wysokości już. A nie masz ten, Buddy, nie masz lęku wysokości? Nie mam akurat. Ja skakając ze spadochronu to raczej nie mam, nie? To wiesz, niektórzy skaczą i mają lęk wysokości. Skaczą, bo ich wypchną. Na przykład. Nie, zdarzyło się jeszcze takiego coś, żeby kogoś wypychali. Buddy wypychał. Ja kiedyś latałem w samolocie. Samolotem z papieru. Nie, latałem i rozrzucałem szczepionki dla lisów. Nad lasami, no. Była taka akcja właśnie rozrzucania, to jest co roku rozrzucania szczepionek. Latasz awionetką, przyjacielu, masz taką rurę z boku awionetki, wsypujesz tam cukierki. Tak jest. Rozrzucasz. Tylko to nie była awionetka, tylko to był Antek. Antek to jest awionetka? Awionetka. Nie. Tak, to z awionetką latasz, nie latasz jeszcze więcej. To nie była awionetka. Motolotnią. Nie. Szybowcem. Tam spokojnie mieściło się 12 osób w środku i no to Antek, taki... Antek to jest ten duży, Antek. No, Antkiem właśnie. Ale to jest cywilny taki ten. No. I tam od razu na wejściu każdemu dawali worki na śmieci. Żeby jak chciał żygać, to we worek. Tak. Jeszcze się nie zdarzyło nikomu, żeby ktoś się nie pożygał. Nawet grupa zawodowych spadochroniarzy też żygali jak koty, nie? Co? Tak no. Wziął? Przez pierwszą, bo tam lata 4 godziny, nie? Ogólnie. Po tym. I dopóki zamrożone są to, bo to jest w formie padliny, nie? Dopóki to jest zamrożone, to aż tak nie śmierdzi. Ale później po godzinie czasu, jak to puści, no to chłopie, tak jakbyś, nie wiem, jakby ktoś ci narzygał obok na talerz, nie? Bierzesz to ostatnie, czy nie? No czy wezmę. I ten, i to tak, to zapach robi swoje i te, wiesz, latanie w kółko, bo to latasz w kółko i ci pilot tam mówi, że dobra, rzucamy i tam co 30 sekund, czy tam co 20 sekund rzucasz po jednej takiej kosteczce, nie? I latasz w kółko, no to tam no nie było twardziela, który by się nie pożygał, nie? I zazwyczaj przy tym stole siedzi jedna albo dwie osoby, bo tam razem się tam lata w 4-5 osób. Pilot, nawigator i... Nie, ja mówię, kurde, czemu mnie to rozrzuciło, no co za dziadostwo, no. Pilot to swoją, tam nawigator to swoją, ale osoby, które tam przy tym stole pracowały, nie, to tam 5 osób zazwyczaj było, 4-5. To zależy, dobra, ale ja już chyba tam rurą to nie sięgnę na górę. No, w każdym bądź razie było tak, że no... Nie było twardziela, który by tam wytrzymał, nie? Ale tak mi się najbardziej podobała jedna laska, która przyszła w takich pazurach, kurde, z półmetrowych, wymalowanych szpileczkach. No skąd są ci ludzie? To zapisujesz się jako wolontariat. Znaczy nie za darmo, ale taki ala wolontariat, no. Ala ochotnik, no. Musowy. No to wtedy na tamte czasy za taki lot dawali 100, no to chłopie to było, kurde... Ale funtów? Nie, ta, funtów, to w Polsce było, nie tutaj. Aha, w Polsce. No, skąd ja mogę wiedzieć, gdzie to było? No to w Polsce to było, no to ci mówię, no. No to dawali 100 za dzień, nie?
Za lot. O, może nie za dzień, tylko za lot. Dałbym radę wyżygać się. No to ci mówię, ta jedna laska, która przyszła w tych, wiesz, pileczkach, taka, no taka, Ewa. Wiesz, jakby z dyskoteki, nie? I coś glancuś. Typowo jak z dyskoteki. No wydawało się, że będzie twarda, ale po 5 minutach jak usiadła z tym workiem, to tak do końca lotu siedziała i żygała, nie? Ja byłem twardy, bo tylko jeden worek zapełniłem, nie? Bo mi powiedzieli, żebym się nie najadał, jak mam lecieć, nie? To się nie najadałem, a oni wszyscy gdzieś tam, wiesz, ponajadali się i ich później rwało, ale to było piękne. Piękne przeżycie. A najlepsze jest to, że ja pracowałem obok właśnie lotniska, nie? I wtedy był tym? Smurfem? Nie, nie, nie. Ja pracowałem w takiej hurtowni obok tego lotniska i szef mówi, idź sobie po latach, chcesz, zarobisz sobie tego i przeleci się samolotem, zarobisz trochę i mnie zwolnił z pół dnia mi dał wolnego, żebym poleciał. No to sobie poleciałem, nie? Tylko jak wylądowałem, firma zamknięta, klucze zamknięte, wszystko zamknięte, ciuchy zamknięte. Ani pieniędzy, ani telefonu, ani portfela. A tą padliną śmierdzi. A do domu 6 kilometrów, nie? No. No, ale było fajnie. O kurde. Aha. Było fajnie. Ja to miło wspominam, mimo to, że tam trzeba było się schylić do wora, no to... Ale było fajnie. Polecam każdemu przeżyć taką fajną przygodę. Ale mówię, ale też była grupa właśnie tych skoczków spadochronowych i oni tak samo, nie? 4 godziny nikt nie wytrzymał. Nie było, mówię, nie było twardziela, tam ten pilot mówi, że jeszcze nie było twardziela, który by się do wora nie schylił, nie? Dasz radę tutaj tym żurawiem, czy będę musiał to koparką wozić? Nie no, buddy powinien sięgnąć. No dlatego się go pytam. Bo ja to na pewno nie sięgnę. Ale spokojnie sięgnę. No to tu trzeba w dziurę rury? Ej, a to trzeba ten jechać, kurde, po co? Po ściany. Tak? Bo teraz będą ściany, nie? I koniec zadania będzie? Tak szybko? Tak. O kurcze. Mogliśmy to tydzień temu zrobić. No, żebym wiedział, że to tak szybko pójdzie, to byśmy tak zrobili, nie? Bo trzeba przeciągnąć ten odcinek i już. No to poczekaj, ale to zanim my ściany załadujemy, to nie będzie tak hop siup. No to tyle ścian na górze, to co ty myślisz, że to tak raz, dwa? Nie, ja myślę, że to będzie 3-4. Aha, okej. Okay. Ja ci proponuję, żebyś już nie myślał. Bo się spocisz. Ty będziesz ładował tym małym dźwigiem. O, ja. Ja, to fajnie wyglądało. Takie, bo ja, kurde, czy ja do góry pływałem? Tu pływałem, dobrze. To ja do góry nie dosięgnę. Ty, a czemu ta jedna rura jest w powietrzu? Bo za głęboko wykopałem może. Nie, ta na przyczepie jest w powietrzu. No to się pytaj kierowcy. Widziałeś to, Jerry? Nie. No to chodź. No nie, jestem przy ścianach, to już nie będę tam. To są mnie na odcinku, zobaczysz. I w powietrzu ją chwyciłem, nie? Dobra. Takie życie, jak w Madrycie. Nikt nie powiedział, że będzie prosto. Jakbyś nie wiedział, że ta gra nie ma błędów, no. Co? Nie? Zachowuje się pierwszy świeżak, ma złapanki. Dobra, wieszaj te rury, bo ja jestem u kogo, jak ona się nazywa? Genia. Nie, jakoś ona się nazywała, no, ale nie pamiętam. Ja. Ta? Barbara. Ale jakoś tak na mnie patrzy spod byka, ty. Baśka? A fajny biust ma? Gracie... Musiałbyś ocenić. To... Fajność to pojęcie względne. Baśka miała fajny biust. Ciekawe, czy jak zrzucę z powietrza tą rurę, to ona się nie rozwali. A skąd? No co ty? To jest twarda. Z żel betonu, nie? Ty, ale... Ale jakie ona ma te buty, ty.
strumnioki? Jakieś takie. Jakieś takie buty ma. Poproszę ściany prefabrykowane. Jadę, pędzę. No po co? Jeść będzie się o godzinę. Jadę, pędzę. Już są zakupione. Nie, to tylko 8 ścian jest. Ja, to jest za szybko jak na taki wieżowiec, nie? No bo my są firma AGO. Czyli? Jeden spał, drugi nago. Aha. To ty ten nago? Możesz być ten spał. Zajedź tu od strony... Od strony... Czekaj, jakby ci tu powiedzieć... Północno-południowy wschód. Jaki jest laptop, to od strony... Drugiej. Od strony dupy laptopa. Tam, gdzie jest przystanek PKP albo PKS. To z drugiej strony właśnie tego przystanku. Ale musimy wybudować koniecznie most, bo tu kurde już mnie wkurza to jeżdżenie dookoła. Ale powiedziałeś, że jak będziemy budować most, to jest ostatni odcinek. No i tak niebawem chyba to nastąpi. Tak. Że czas najwyższy zakończyć konstrukcjonę, bo już on tyle lat jest tu robiony. Tak. I wchodzi nowa seria. Tyle lat już grane, już tyle razy to samo robione. Ale ludziom się podoba, tak. My jesteśmy jak te sąsiedzi. Patrzysz na nich i już wiesz, że coś spierdolą. Nowością byłoby, jakby nic nie zostało zepsute, nie? Ja tego nie skomentuję, nie. Ugryzę się w język tym razem. No, ugryź. Ja miałem taki fajny komentarz, nie? Puentę do tego. Bo może ci to kosztować kudę twojego laptopa, albo komputer. Ja mam jedno i drugie. Ale grasz na komputerze, nie? Ale i tak nic nie zrobisz. Nie mów hop. Nie no, wykupiłem sobie pakiet. No, czego pakiet? NordVPN. No i? Co ci doda? Obronę mam. No. Przeciw badiuszkom. Taka była opcja za 5 zł. Jakbyś nie wiedział, on tą ochronę sam stworzył, nie? Powiem ci tak, te ochrony... Jak tworzysz własne wirusy, to co możesz mieć w bibliotece? Dupa możesz mieć kiedy w bibliotece. Te wirusy są okan dupę rozbić. Tu będzie dobrze? Będzie dobrze. Gdzie te ściany? Ja idę na górę. 4 ściany z tej strony i 4 ściany z tej strony. Kurde, ja mam taki kawał tego na piechotę. Nie, dawaj tutaj na ziemię. Nie, ja już jestem u góry, dawaj to do góry. Nie chce mi się. Nichuj. Złaś na dół. Nichuj. Przez windę. Nie ma windy jeszcze. Nie ma, no. Zaskoczyłeś już? Nie. To skakuj teraz na górę. Kurde, buddy, ale ty mnie wkurzasz. Ja już zostawię na górze. To za dziad, nie? Jaki dziad, no. Wypraszam sobie. Pierdziele, to ja tu biegłem. Jak taki. Jerry, jak nie dziad, to powiedz stary pierdziel. No, jak to ty mówiłeś, jeden pies. To ja tu tyle kilometrów no, zrobiłem po schodach, on mówi, złaś na dół, już mówię, dobra, zejdę, już mu to odbezpieczę. Kurde, wysoki ten budynek. Mi się w głowie kręci po tych schodach. Ty zobacz to, jak to wystrzeli, jak to buddy pójście, ja odbezpieczę. Będziemy tego szukać po całej mapie. Bo nie wiem, po chuj tam podchodziłeś na razie. Ja nic nie podchodziłem, ty się zahaczył to sam. No, dupę zahaczył. Bo... O, jestem na górze. O, czekaj, bo on tu macha, ja się chowam gdzieś. Gdzie no, bo... się schować? No puść to na dół. Ja stanę sobie tutaj w drzwiach, to może mi na łeb nie zrzuci, co? Masz kask. Uj. O, no widzisz, a na perezie jeździ, ty, do góry nogami żeś to odbezpieczył. Dali, bierz to, póki tu stoję i to trzymam. To stój właśnie. Za co ci płacę, kurde? Ty mi nie płacisz. A kto ci płaci, kurde? Czyryryny.
Ja, to taka dziura będzie? No. Jasny gwint. Też chcę zobaczyć, gdzie. I tu, i tu? Nie, nie mogę ruszyć się, nie? Możesz. To tam będą szyby. A weź tak, skocz. Tam będzie WC. A tu mała dziura. Tam będzie WC. No, tam będzie gówno naduspływało. Ale teraz mogę ci pokazać, gdzie dla ciebie jest miejsce. Słyszysz, Jerry? No. Jak ktoś przegra wers 6, to tam wstaje, ten kto jest ostatni i właśnie na niego gówno z góry płynie. Ej, Perez, a założę się, że ten tutaj nie skoczysz tam na tą drugą belkę przed nami. Nie, bo wpierdolę się na dół. No. No to pokaż co, jako skocz. Ja bym ci pokazał, ale... No pokaż. O, i tu nie zalewa. Widać, że to nie my robiliśmy, jak tu taka dziura jest, ty prześwity. Przecież tu Buddy zalewał, nie pamiętasz już? Jasny gwint. Nie, to on tu ścian nie stawia. Zobacz, jakie prześwity. Złaś mi z tego. Skacz. Dziadu. A co, skoczę tędy i od razu skoczę sobie tam, ha? Nie skoczysz. Nie wiesz, co ty mówisz, chłopie. I co? I co? No ty kurwa, suko! I co? Co? Jajco. I co? I co? I teraz ty skacz. Ja to gdzieś, chłopie. Ukończymy zadania. Jak nie ukończymy? Ukończymy, bo to jest ostatnie zadanie ściany. No, ale nie ukończymy, dopóki ja... A ja, cię zepchnę, jak nie skoczysz. Zobaczymy. Wypad. Wypadek na budowie, to BHP-owiec nam wstrzymał budowę. A zresztą zakopiemy go tam z tymi rurami kanalizacyjnymi. Ja to myślę do windy, go tam do szybu windowego. Nie, bo będzie śmierdzieć, a tutaj kanaliza, to no myśleli, że to szambo znowu wybiło. I co? Co jest? To jest piątek. Jaki piątek? Niedziela. Friday day. De. Jak mnie puścisz, to spróbuję skoczyć na tą belkę od windy. Tak, na pewno nie skoczysz. A założysz? Co on chce zrobić? Skoczyć na belkę. Ale nie wskoczy, a ja wskoczę. No kurde, pokaż. Prawie mi się udało. Chyba ścianę zabrał. Prawie ci się udało, jak ty nawet nie skoczyłeś. Skoczyłem. O, w dupie. No, tylko że ja tu z góry, o, tu po ścianie wlazłem. A ty trafiłeś? No. Tak. Odbiłem się drugi raz i poleciałem dalej. Gdzie on trafi, jak on jeszcze dzieci nie ma? Musisz się, Perez, kurde, bardziej starać. Masz dziecko? Osiem. Się, bo kocie mordy dostaniesz. Osiem. On jest jak marynarz, w każdym porcie inne, nie? Dokładnie. Nie interesuj się, bo kocie mordy dostaniesz. Wyżar się jak toczka gnoja, no. Kielec sprzedaj. Nie mam czasu. To nie zaliczy nam. Wszystko zaliczy. A po co te gówno rozkładasz? A tak, zobaczyć, czy sięgnę. Nie. Już od razu nie. A skąd wiesz? Mam mały problem. Taki problem to nie problem. Utknąłem w tym szkielecie i nie mogę wyjść. Ale jaja. To mówiłem, że taki... Grze. Mówiłem, że taki problem to nie problem. Pa, sięgnąłbym. Patrz. Ty, sięgnąłbym. Zadasz ten szkielet, czy nie do cholery, bo nie mogę wyjść? Ja jestem w klatce. No to dobra. Jerry, weź mnie odbezpiecz po drzwiach. Ty, a ty nie na tym budynku jesteś. To nic, odbezpiecz. O ja. Właśnie, odbezpieczaj.
Pa, sięgnąłbym. O, no i sta... Aj. Słyszysz? Prawie. I po tym szkielecie, jakby ci się udało wejść. No. Odbezpieczaj mi ten ładunek, ile będę czekał. No już, odbezpieczony. Patrz, sięgną, zobacz ile jeszcze zapasów mam, kurde. A to jest ten duży czy ten mały? Ten mały. O kurde. Chyba rozwalisz tą klawiaturę. To ja wiem co zrobię, to weź odbezpiecz tutaj na ziemi ładunek, nie? Teraz jest na ziemi. Ty też. No patrz, gdzie jestem. No, i tam idź do końca, idź. Nie, tu skręć w o, no. Tak. Do końca i celuj tam w tą belkę. Porez, odbezpiecz ładunek. Nic z tego. Ja jestem u góry, nie jestem na dole. Jerry jest na dole, niech Jerry widzi dźwigu. No i to skacz tutaj po... odwróć się na tą belkę i skacz na tą belkę. Jerry, weź odbezpiecz. Przesiel mojej kozy. Podziękował. Niech ci Bozia w dzieciak wynagrodzi. I co? Trzy szatany ma. Trafiłeś? Nie szatany, tylko piękne dzieci. Ty słyszałeś, widziałeś jak on... jak obraził... Widziałeś jak on obraził twoje dzieci? Aż, nie będę się wypowiadał. Na temat, że miałem rozmowę, jak ty poszedłeś... Nie. Peres jest jak ksiądz. A teraz masz ściany po rogach? No. Ej, to ja jedno wezmę se. Ty, ja wiem co zrobimy. Zburzymy dzieciom teraz stan. Moje drogie dzieci, Mikołaja nie ma. Nigdy nie było. Ty kutasie. A Peres się za niego przebiera i... Tak, no i jeszcze kłami i bierze za to hajs. No. Dowody. No weź, sprzedaj ten szkielet do cholery. Nie, niech tam stoi. Zablokowałem go teraz tak, że nie mogę nigdzie przejść. No to trudno. Alt F7. Tak. Nie działa. F7 Enter, kurde. C2 Enter. Nie działa. Nie? Weź MS-DOSa wpisz. Co? MS-DOSa weź, otwórz. Co mam otworzyć? MS-DOSa. Jakiego Mentosa? Kurwa mać. Boże, chroń królową. Jakiego Mentosa, no nie. No i co się Mentosie zaczął pieprzyć? MS-DOS. Domestos. Sam jesteś jak Domestos, kurde. Ja gdzie mam to ściano wrzucić? Cili bez kulki. Kurde, to nie tu. U mnie tutaj, co gdzie ja stoję? Tutaj, Jerry? No. Masz, buddy, od razu już ścianę ci wrzuciłem. Sprzedasz w końcu ten szkielet, czy nie? Nie. No trzeba na dół do ciężarówki wrzucić, co ty myślisz? No to chwyć go. Nie sięgnę. Ty go teraz nawet nie wyciągniesz stąd. Ja nie, ale Buddy go wyciągnie. Też nie, bo jest tak zbugowany. No wyciągnie. Jak Buddy w porę nie umiał wtedy wyciągnąć, to teraz musisz, że da radę. Nie wiem. Podejrzewam, że da rady teraz. Gdybym w porę nie wyciągnął, gdybym w porę wyciągnął, to by ciebie na świecie nie było. I nie mówiłbyś do niego, tato. Ojej, dobra. Widzę wesoło. Bank, motherfucker. Ej, wziąłeś ten? Postawiłeś tą ścianę? Tak, dawaj tą ostatnią. No to ja jadę. Chuj, ty ostatni nie postawisz. Chcesz się założyć? Chcę. Trzeba wiedzieć, gdzie ona ma być. Czemu ty postawiłeś, kurde, wszystkie z tej strony, a nie z tamtej? Bo stawię z tamtej, a nie z tej. O. Dobra, ja idę się oddać, za chwilę będę. Z Bogiem. Tylko mikrofon wyłącz, jak masz w kiblu.
nie chcemy słyszeć, jak plejesz po ścianach. Nie mów głośno, to on leje na siedząco. Weź mi tu ten szkielet bliżej, podsuń. Nie, bo wypuścimy Pereza. A co by było, jakbym ci zrzucił tą ścianę do windy? Nic, spadłaby na dół. Położyłeś tę ścianę? No, położyłem. Ale się nie mogę obkręcić po kule. Jasny gwint. Jeszcze w bok. A, bo ci ten. Bo musisz, tutaj ci ściana przeszkadza. No wiem właśnie. Dziadostwo małe takie, no. Kurde, tu mi słupek też przeszkadza, no co za gówno. Co za cieś. Nie wierzę. Co jest, Perez? Postawiona, nie? Zrzucił mnie. No, założyłeś, możesz ten. Czekaj, a weź opuść jeszcze na dół. Nie. Tak, myślisz, że będziesz chciał tutaj zejść? No. Koszem? No. Nie nada. No nada, dawaj na dół. A teraz do góry, to ten kosz będzie nade mną. Czekaj, bo ja fruwam na razie, nie da rady. Czekaj, to podstaw tutaj, ja sobie na niego zeskoczę, podstaw tutaj. Dawaj go do góry. Ale musisz zejść piętro niżej. Dawaj do góry, nie piep. Nie, nie mogę, bo mi się krzaczy, widzisz, że się ten... Nie mogę. Bez nogę i dali mogę. Piętro niżej jestem, no i jeszcze piętro niżej. Ale fajne Adidasy masz. Jedziesz? No lecimy. Powoli! Bo spadnę. Pójdź go z tym krzesłem. Jedziesz? No siedzę. Na razie jest to, co za sieć! O ja. Proszę bardzo, rozliczenie, nowoczesny budynek biurowy. Zobaczmy, jak on wygląda. Taki do dupy. Jak do dupy? Dlaczego ty tak brzydko mówisz do dupy? Zobacz, jaki ładny trawniczek tutaj jest, skalniaczek. Zobacz, sam kopałeś tu oczko wodne. Ja tam nie kopałem oczko wodne. No tam nie ma oczka. I nasze... ja kopałem tutaj, gdzie ten drugi krzaczek rośnie. Nie, tam też jest oczko wodne. To marihuana. Ale dalej nie można podejść, ale dziady. Ale dziady. I parkometr. Ale no dziady. No dobra, moi drodzy, dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, dlaczego by nie? A no. Co? Odchodzimy od standardów, nie? Tak, nie ma godziny. 15 ma minut i tyle, starczy. Tak jak wszyscy robią tam do 15 do 20 minut odcinki, tak u nas dzisiaj będzie 29, 38, 40. Dobra, do pół godziny się wyrobimy. To trzymajcie się na razie. Cześć. Hello. Bye.